Jacek Raubot, to jest skaner Defense 24, a Państwem moim gościem jest dzisiaj wyjątkowa postać, pułkownik Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej GROM, a obecnie ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii FIBIS. Dziękuję Panie Pułkowniku, witam serdecznie, dziękuję przede wszystkim, że przyjął Pan zaproszenie do tutaj wirtualnego studia Defense 24. Dzień dobry Państwu. Jest mi szczególnie miło, że mogę występować, coś opowiedzieć o wojskach specjalnych, bo to dla mnie też wielka rocznica, to jest 30-lecie powstania jednostki wojskowej GROM i cieszę się bardzo, że możemy z tą rocznicą też być dzisiaj obecni w skanerze Defense 24. Panie pułkowniku, to może zacznijmy od bardzo prozaicznej, ale często problematycznej w przestrzeni medialnej definicji, czym są tak naprawdę wojska specjalne i czym one się wyróżniają na współczesnym polu walki? Jest wiele definicji i każdy z krajów ma swoją własną definicję wojsk specjalnych. W naszym kraju przyjęliśmy definicję, która obowiązuje w siłach specjalnych Stanów Zjednoczonych, ale też została implementowana do natowskich doktryn. Małe, dobrze wyszkolone i przede wszystkim wyposażone oddziały, które są w stanie realizować operacje wykraczające poza możliwości sił konwencjonalnych. Te operacje są realizowane zwykle w oddaleniu od sił własnych, w terenie wrogim, niesprzyjającym, w środowisku też wrażliwym politycznie. Operacje te są realizowane głównie na szczeblu operacyjnym i strategicznym. Także mają one duże znaczenie dla powodzenia całości działań na teatrze walki. Jeśli spojrzelibyśmy na historię wojsk specjalnych, sił specjalnych, no to rzeczywiście w XX wieku toczyła się walka o to, żeby one w pewnym sensie usamodzielniły się i podkreśliły swoje znaczenie. Widzieliśmy to chociażby w końcówce lat 80., gdzie Amerykanie tworzą własne dowództwo tutaj sił operacji specjalnych. Ale chyba XXI wiek, nie wiem czy pan pułkownik się ze mną zgodzi, XXI wiek zaczął się i bardzo mocno zaakcentował, że wojska specjalne na całym świecie, nie tylko w Polsce, to jest dzisiaj jeden z kluczowych elementów w ogóle w jakiejkolwiek reakcji wojskowej czy reakcji na kryzysy na całym świecie. Afganistan, Irak, Somalia. Dzisiaj chyba tak naprawdę sił zbrojnych bez efektywnych wojsk specjalnych no nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co pan powiedział. Zimna wojna pokazywała, że siły specjalne są bardzo potrzebne. One miały też inne zadania wtedy, natomiast używane były przede wszystkim w konfliktach zastępczych między wielkimi mocarstwami. Natomiast początek tego wieku i te ataki terrorystów Al-Kaidy na Nowy Jork pokazały, że jedyną właściwą odpowiedzią na tego typu zagrożenia, zagrożenia asymetryczne, terrorystyczne, są właśnie siły specjalne, które można w bardzo szybki sposób przerzucić w dowolny rejon świata. Potrafią się tam szybko zasymilować i przystąpić do działania, a potrafią to robić, bo po prostu są do tego szkolone. A z drugiej strony chyba, panie pułkowniku, nie możemy też gdzieś pozycjonować jako przeciwników wojsk konwencjonalnych i sił operacji specjalnych. Widzieliśmy to w Somalii w 1993 roku, gdzie amerykański zespół tutaj złożony z wojsk, jednostek wojsk sił operacji specjalnych został jakby to powiedzieć zamknięty w takim kontle w Mogadiszu, gdzie brakowało tego elementu wojsk konwencjonalnych, gdzie później chociażby te komponenty 10 Górskiej wspierały. A więc jeżeli dzisiaj myślimy o wojskach specjalnych, to chyba myślimy o takim naczyniu połączonym z strukturami wojsk konwencjonalnych. Jedno bez drugiego nie powinniśmy pozycjonować ich jako wrogów, prawda, na współczesnym polu walki. Tak, jak najbardziej. Nigdy nawet na myśl mi nie przyszło, że możemy być wrogami z wojskami konwencjonalnymi. Stanowimy uzupełnienie ich działań i bardzo często wojska specjalne, żołnierze sił specjalnych działają na korzyść wojsk konwencjonalnych i takie operacje, chociażby w Afganistanie, dwa zespoły zadaniowe z GROM-u i drugi z GROM-u i z Lublińca wykonywały na korzyść polskich sił, które tam stacjonowały i prowadziły operacje właśnie zaprowadzania pokoju. Pan pułkownik tutaj bardzo mocno wskazał kwestię wojsk specjalnych w Polsce. Czy moglibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, jak ta konstrukcja dzisiaj funkcjonuje, jakie są filary tak naprawdę polskich wojsk specjalnych? Od 2007 roku, kiedy powstało dowództwo wojsk specjalnych, wojska specjalne są czwartym rodzajem sił zbrojnych. No w tej chwili jest piąty, Wojska Obrony Terytorialnej. Ale stanowią one oddzielny rodzaj sił zbrojnych w naszym kraju. W 2002 roku na szczycie w Pradze minister obrony narodowej powiedział, że wojska specjalne będą taką polską specjalnością w NATO.
w 2006 na szczycie kolejnym w Rydze zostało to potwierdzone i z początkiem 2007 roku powstało Dowództwo Wojsk Specjalnych, które zebrało istniejące wtedy jednostki pod swoją komendę. Istniały wtedy pierwszy pułk specjalny komandosów w Lubińcu, jednostka marynarki wojennej Formoza i właśnie Grom, który był podporządkowany bezpośrednio pod ministra obrony narodowej. Te jednostki zebrano w całość, stworzono nowe jednostkę NIL, która jest taką jednostką wsparcia informatycznego i logistycznego i kolejna jednostka wojskowa AGAT, która jest taką ciężką, szturmową jednostką, ale w ramach sił specjalnych. Te jednostki tworzą taką wspólnotę i generał Patalong, były dowódca wojsk specjalnych, bardzo dobrze kiedyś to scharakteryzował, taki trójkąt. Na szczycie tego trójkąta, powiedzmy, jest Grom, który prowadzi te operacje i głównym jego zadaniem są operacje przeciwterrorystyczne, operacje uwalniania zakładników, które są najbardziej skomplikowanymi operacjami, bo chodzi tu o życie ludzkie. Poniżej mamy jednostkę właśnie komandosów, jednostkę Formozę, które prowadzą typowe operacje specjalne, rozpoznanie dalekiego zasięgu, akcje bezpośrednie. I jeszcze dalej mamy właśnie AGAT i NIL, które jak gdyby wspierają nasze operacje, bo bez ciężkiego wsparcia, jakie daje na przykład zespoły szturmowe z AGAT-u, ciężko jest prowadzić operacje kinetyczne. Więc wszystkie te jednostki się uzupełniają wzajemnie. A jeśli mielibyśmy dzisiaj gdzieś pozycjonować wojska specjalne z Polski w takiej na arenie natowskiej czy też na arenie międzynarodowej, jak tutaj pan pułkownik ocenia właśnie ten rozwój polskich specjalsów w kontekście regionalnym, ale również międzynarodowym? Oceniam bardzo pozytywnie, bo zostały wyciągnięte właściwe lekcje z doświadczeń, jakie Grom przerabiał kiedyś. Bo 30 lat temu, kiedy jednostka powstała, była zupełnie takim nowym tworem, prawda? Te zadanie, które na jednostkę nałożono, czyli operacje uwalniania zakładników, operacje przeciwterrorystyczne, były czymś nowym. Za tym poszedł sprzęt, wyposażenie i nowe metody, zupełnie inne metody szkolenia, prawda? Te doświadczenia Gromu zostały spożytkowane bardzo dobrze przez nowo powstałe Dowództwo Wojsk Specjalnych, które stwierdziło, że należy ujednolicić wyposażenie i sprzęt i uzbrojenie. I w tej chwili jednostki w większości poruszają się, używają tego samego sprzętu, poruszają się na tych samych pojazdach, używają tych samych procedur i podobne metody szkoleniowe są i doboru, i selekcji. Także to jest właściwa droga. My korzystaliśmy z doświadczeń brytyjskich i amerykańskich, z naszych potem skorzystano w naszych wojskach specjalnych. Jednostki te też operują poza granicami państwa, realizując bardzo skutecznie i na najwyższym poziomie operacje, za co są bardzo chwalone. Przykład właśnie Afganistanu, kiedy to też w 2012, jak dobrze pamiętam, generał Ripas, wtedy dowodzący SOCUREM, czyli Special Operations Command in Europe, wizytując Polskę, powiedział, że ma bardzo dobre doświadczenia właśnie z Iraku, z Gromem, a w tej chwili widzi, jak to nowo powstałe dowództwo dobrze zbudowało i zagospodarowało ten potencjał, który ma, i jak ono jest dobrze reprezentowane na zewnątrz. A dlaczego tak istotne w kształtowaniu efektywnych wojsk specjalnych, sił operacji specjalnych jest właśnie to wymienianie doświadczeń, czy też współpraca z partnerami nie tylko z NATO, ale również, bym powiedział, szerzej, międzynarodowej skali? Przez wiele lat nie uczestniczyliśmy w jakichś misjach większych, prawda, pozapokojowymi, więc operacje, które siły polskie zainicjowały w Iraku, czy potem w Afganistanie, w których zaczęły uczestniczyć, pokazały, że możemy nabywać tego doświadczenia. One zaczynały się różnie, wcale nie tak różowo, jak w tej chwili jest to przedstawiane i sami nabywaliśmy tam doświadczenia. Natomiast my wcześniej w Gromie korzystaliśmy z doświadczeń sił, które non-stop są zaangażowane, czyli brytyjskich i amerykańskich. Non-stop mieliśmy napływ wiedzy, tej świeżej, taktycznej, nowinek wszystkich technicznych, które się pojawiają, więc mogliśmy dosyć szybko dostosowywać się do aktualnych zagrożeń. Myślę, że w tej chwili zaangażowanie polskich wojsk specjalnych w konfliktach, czy to w Afganistanie, czy na Bliskim Wschodzie przeciwko ISIS, pozwala nam na być na bieżąco z tym, co się dzieje, co nowego wprowadzać do naszego arsenału, do uzbrojenia, do wyposażenia, jakie pojawiają się nowe środki łączności. To wszystko jest.
stanowimy naprawdę awangardę w siłach, polskich siłach zbrojnych, jeżeli chodzi o wyposażenie i metody szkolenia i taktyki, które stosujemy. Jeżeli mówimy o krajach ościennych, istotne jest, że możemy w tej chwili dzielić się naszą wiedzą z krajami partnerskimi. Zresztą to jest jeden z celów amerykańskiego dowództwa operacji specjalnych, a kiedyś jeszcze jego dowódcy generała, admirała, przepraszam, McRavena, który chciał stworzyć tak zwaną globalną sieć powiązań sił specjalnych, już nie tylko natowskich, ale szerzej. Dlaczego? Ano istotne jest, aby mieć orientację co do kultury, terenu, w którym przyjdzie nam działać i móc bardzo łatwo zacząć nasze operacje właśnie, gdy wystąpi jakieś inne zagrożenia. I stworzył on tą sieć globalnych takich powiązań poprzez konferencje, szkolenia, wymianę doświadczeń, która pozwala wszystkim równać do najlepszych. No właśnie, tutaj pan pułkownik bardzo często odwoływał się do doświadczeń amerykańskich. Dzisiaj współcześnie na przykład dowództwo amerykańskie, te afrykańskie, Afryką, bardzo szeroko sięga po wachlarz możliwości tej aktywności szkoleniowej amerykańskich sił operacji specjalnych. Jak istotne jest właśnie budowanie nie tyle, bym powiedział, tych w ramach misji bezpośrednich, czy też działań zbrojnych, bojowych, budowanie takich więzów właśnie na gruncie szkoleniowym, na gruncie wymiany doświadczeń z partnerami, którzy dopiero zaczynają kształtować swoje możliwości obronne, czy też w sferze bezpieczeństwa. Nie tylko mówię tutaj o afgańskich siłach bezpieczeństwa, ale tak na przykład chociażby wymiany z partnerami afrykańskimi. To zadanie, tak zwane military assistance, jest jednym z podstawowych również zadań, wchodzi w skład tych trzech podstawowych zadań sił specjalnych. Oprócz akcji bezpośrednich rozpoznania specjalnego jest właśnie ta współpraca wojskowa, budowanie zdolności innych krajów. I Grom jest tutaj najlepszym przykładem tego, że to w nas kiedyś ktoś zainwestował swoją wiedzą i uzbrojeniem, prawda? Zbudował taką nowoczesną jednostkę operacji specjalnych w naszym kraju. I w tej chwili my, nie tylko już żołnierze Gromu, ale też polskie wojska specjalne, prowadzimy podobnego typu asystę militarną. Nie tylko na tych terenach, gdzie odbywają się misje natowskie, jak w Afganistanie, bo tam obydwa task force właśnie z Gromu i z Lublińca zbudowały partnerskie jednostki Policji Afgańskiej czy Sił Zbrojnych Afganistanu, z którymi wspólnie wykonywały operacje przeciwko talibom. Ale popatrzmy na nasz region, tutaj bliższy, czyli mamy Ukrainę, mamy Finlandię, mamy inne kraje, z którymi graniczymy. Mając bardzo dobre relacje właśnie z tymi topowymi jednostkami Sił Specjalnych Stanów czy Wielkiej Brytanii, możemy dzielić się tymi doświadczeniami, które zyskujemy od nich, z naszymi partnerami. Od lat utrzymujemy braterskie wręcz relacje z litewską jednostką operacji specjalnych. Po wybuchu konfliktu na Ukrainie stworzyliśmy partnerskie relacje z siłami specjalnymi Ukrainy. Dzielimy się naszymi doświadczeniami, ale jednocześnie poszukujemy tych doświadczeń z tego konfliktu hybrydowego, który w tej chwili trwa na Ukrainie. To są zupełnie inne doświadczenia niż w Afganistanie, bardzo dla nas pomocne w ewentualnym przyszłym konflikcie w Europie. Zbudowaliśmy mocne relacje tutaj, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, z Chorwacją, z Węgrami, z Czechami, ze Słowacją. Poszliśmy dalej, mamy partnerskie relacje z Finami, jak i z państwami, pozostałymi państwami nordyckimi. I ja myślę, że ta siła polskich wojsk specjalnych jest ważnym argumentem również dla naszych polityków, bo stanowimy taki pozytywny przykład relacji wojskowych, które można wykorzystywać potem w relacjach handlowych. No właśnie, zwróciłem się tutaj na tę kwestię relacji handlowych. Jak to mogłoby się przekładać, bo moim zdaniem wielu z naszych słuchaczy w tym momencie zdziwiłoby się, jeżeli mówimy o działaniach wojsk specjalnych, no to rzeczywiście ten obraz jest inny, a tutaj widzimy tą długofalową, wręcz bym powiedział strategiczną inwestycję w relacje handlowe, czy też w relacje inne niż tylko i wyłącznie w tym wymiarze wymiany doświadczeń wojskowych. Mnie to absolutnie nie dziwi, dlatego że kiedy do nas przyjeżdżali Amerykanie, już potem na kolejne ćwiczenia patrzyliśmy, co noszą na sobie, jakie mają noktowizory, jakie mają kamizelki taktyczne, jaki sprzęt wyłomowy, jakie środki łączności. I zawsze chcieliśmy im dorównać, kupując ten sprzęt.
W trakcie różnych wizyt w mojej jednostce, podam przykład życia, czy to właśnie żołnierzy i polityków ukraińskich, czy jordańskich, czy jakichś innych delegacji, pokazywaliśmy nie tylko ten sprzęt, który mamy na sobie, którego używamy na co dzień, ale również to, co polski przemysł oferuje, jak noktowizja, środki bezpilotowe, czy kamizelki taktyczne, które są w tej chwili szeroko używane, polskie kamizelki taktyczne są w tej chwili szeroko używane przez polskie wojska specjalne, nie te amerykańskie, które kiedyś mieliśmy. Także stworzyliśmy w naszym kraju wiele doskonałych produktów, którymi możemy się chwalić, które my używamy na co dzień i które możemy na nas samych reklamować, prowadząc operacje w Iraku czy w Jordanii przeciwko tutaj państwu Daesh, państwu islamskiemu. Mówię nie o operacjach bojowych, ale szkoleniowych. Ludzie na nas patrzą, ich żołnierze na nas patrzą, patrzą co mamy, porównują to i wyciągają wnioski i mówią, że jeżeli to jest dobre, kupmy to, co Polacy produkują. No właśnie, mówimy tutaj, że to jest inwestycja wizerunkowa, czy też potencjalnie przekładająca się na kwestie ekonomiczne, ale zapytam się o tą inwestycję w ludzi, bo wiemy, że wojska specjalne to przede wszystkim wysoko wykwalifikowani, świetnie dobrani żołnierze, operatorzy. Jak pan pułkownik ocenia przede wszystkim kwestie późniejszej kariery żołnierzy, którzy odchodzą z jednostek, czy oni, jest myślenie w zakresie wkomponowania w ich w dalszą, jakby to powiedzieć, architekturę bezpieczeństwa w Polsce, co powinno się tutaj zmienić, a co już zdaniem pana pułkownika jest bardzo dobrze skonstruowane? Jedna z prawd sił specjalnych głosi, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt i tak, bez dobrze wyszkolonego, dobrze wykwalifikowanego operatora nie wykona się żadnej operacji. Także żołnierz sił specjalnych na polu walki jest najważniejszy. I ta wysoka wyszkolenie takiego żołnierza kosztuje naprawdę masę pieniędzy, więc szkoda byłoby się go tak łatwo pozbywać albo tracić z punktu widzenia. Jest różnie, natomiast mam wrażenie idącej dobrej zmiany w tym kierunku. Mianowicie wielu żołnierzy, którzy odeszli, bo odsłużyli swoje, przeszli na emeryturę, przeszli do rezerwy, ich stan zdrowia już i wyeksploatowanie organizmu jest tak duże, że nie pozwala na efektywne wykorzystywanie ich w jednostkach, ale mogą być dalej wykorzystywani chociażby jako firmy zewnętrzne do prowadzenia szkoleń. I tak się dzieje. Byli żołnierze prowadzą szkolenia dla Wojsk Obrony Terytorialnej, trafiają w tej chwili do ośrodka szkoleniowego Sił Specjalnych, który został zbudowany przy właśnie jednostce komandosów w Lublińcu i następuje to wykorzystanie w jak najbardziej właściwy sposób. Ja bym życzył sobie, żeby i zachęcał nawet, żeby instytucje państwowe w szczególności korzystały w większy jeszcze sposób z tego doświadczenia tych żołnierzy, bo naprawdę jest z czego czerpać. To są wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach, którzy mogą wpływać na podniesienie potencjału obronnego czy jakiegokolwiek innego właśnie w przedsiębiorstwach państwowych. A czy są jakieś państwa, które również bardzo wysoko i efektywnie wykorzystują te zasoby kadrowe byłych żołnierzy, byłych specjalsów właśnie ze własnych jednostek operacji specjalnych i możemy wskazać na tego typu przykłady, czy też próby wyciągnięcia pewnych lekcji z ich doświadczeń? No, dla mnie zawsze najdoskonalszym, zawsze tak, będzie przykład Stanów Zjednoczonych. I nie chodzi tylko tutaj o te prywatne korporacje militarne, które tych żołnierzy wykorzystują, ale chodzi o tak zwane interagency. Wielu żołnierzy sił specjalnych przychodzi do CIA, do tych grup tajnych CIA, które potem realizują operacje. Przychodzi do FBI, przychodzi do policji, czy nawet do straży pożarnej. I jest to możliwe. Ale też działa na rzecz tego lokalnego bezpieczeństwa we władzach stanowych czy we władzach lokalnych. To jest dobry przykład, ale no nie jedyny. Zresztą wykorzystanie żołnierzy sił specjalnych daje sobie doskonale radę. To nie jest tak, jak często mówimy, że państwo porzuca, powiedzmy, żołnierzy sił specjalnych i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Te cechy i to wykształcenie, trening, który mamy, pozwala nam na podjęcie samodzielnych zawodów, otwarcie różnych biznesów szkoleniowych czy jakichś innych. I żołnierze naprawdę sił specjalnych radzą sobie bardzo dobrze. Panie
Gdzieś na etapie naszej rozmowy pojawiła się kwestia tych działań hybrydowych, które zostały podjęte bardzo blisko Polski w kontekście Ukrainy. Na ile już te doświadczenia ukraińskie wpływają na kształtowanie się myślenia o roli i znaczeniu wojsk specjalnych również tutaj z naszej perspektywy polskiej? Ukraina pokazała, że troszeczkę jest konflikt innego typu, nowego typu, prawda? Te działania hybrydowe to nie jest konflikt też na wielką skalę, to jest użycie na dużą skalę małych grup, jednostek specjalnych do wywierania wpływu na pewne rzeczy, które się tam dzieją. I musimy się do tego typu zadań przygotować. Również my, bo działania hybrydowe czy działania wpływu, które operacje wpływu, które się za jakiś czas pojawią, będą jednym też z głównych zadań wojsk specjalnych w tym tak zwanym konflikcie Great Powers Competition, prawda, który się wyłania za rogiem. Natomiast doświadczenia ukraińskie pokazały, jak łatwo jest pogodzić te działania asymetryczne, nieregularne z nowoczesną techniką, czyli z dronami, z zakłóceniami elektronicznymi, z wykorzystaniem choćby starych systemów artylerii, które są kierowane w bardzo nowoczesny sposób i pokrywają znaczny obszar. Grupa specjalna nie przeniknie na Ukrainie w sposób niezauważony. Zostaje wykryta i bardzo szybko zneutralizowana. Dlatego trzeba podejść do chociażby przenikania grup specjalnych w nowy sposób, zaproponować nowe sposoby. Środki, nowoczesne środki bojowe, które zostały użyte na Ukrainie, czyli obrona przeciwlotnicza, właśnie środki zakłócania radioelektronicznego i tak dalej, powodują, że te takie typowe działania specjalne trzeba troszeczkę przemodelować. No właśnie, jako konkluzję chciałbym zadać pytanie, czego życzyć wojskom specjalnym w Polsce w kolejnych latach, gdzie leżą kluczowe wyzwania stojące przed polskimi operatorami, ale też całą strukturą, ja bym powiedział, zarządzania wojskami specjalnymi? Ja bym życzył im przede wszystkim zrozumienia roli, jaką one odgrywają na współczesnym polu walki przez innych kolegów z pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Tak jak powiedziałem na początku, nie działamy w odosobnieniu, nie działamy na swoją korzyść, a na czyjąś korzyść. Jeżeli pilot F-16 zostanie zestrzelony, to my będziemy tymi, którzy będą go ratować, więc potrzebna jest tutaj wzajemna wola współpracy i zrozumienia tych zadań, które realizujemy. Tak samo będziemy działać na korzyść sił konwencjonalnych, jak i one będą działały jako nasze wsparcie w przypadku naszych operacji. Dlatego wzajemna edukacja, wzajemne spotykanie się, mówienie o sobie, co robimy, jak robimy, jest bardzo ważne. A to zrozumienie pozwoli nam odnosić sukcesy potem na polu walki. Jeśli mielibyśmy tutaj na koniec już wskazać główne kierunki wyzwań w sferze technologii na rzecz wojsk specjalnych, to w jakim kierunku byśmy podążali? Przede wszystkim nowoczesne technologie związane ze środkami, które ostatnio się pojawiły. Mamy F-16, mamy Linka 16. My jako operatorzy na ziemi musimy mieć środki przenośne, które pozwolą nam się komunikować z tym samolotem i chociażby w bardzo szybki sposób prosić o wezwanie tego wsparcia lotniczego. Mamy Link 16, przenośne środki do niego, szyfrowane środki łączności, do tego chociażby użycie smartfonów i programów takich jak ATAK, które pozwala nam w sposób bardzo skryty w ciągu ułamka sekundy wysłać komunikaty. Więc nasycenie wojsk specjalnych również dronami, od nanodronów po coraz większe statki, nasycenie ich środkami szybującymi, którymi będziemy mogli z dalszej odległości zasypywać wrogie stanowiska, wyrzutnie rakietowe czy stanowiska dowodzenia. Musimy mieć oczy otwarte na to, co się dzieje, jak szybko idzie postęp, żeby implementować te środki, aby mieć przewagę na polu walki. Musimy patrzeć na to, co się dzieje w sieci, więc cyber warfare jest bardzo istotny. Nie możemy zaspać jako żołnierze i wydaje mi się, że Wojska Polskie Specjalne idą w dobrą stronę, chcąc stworzyć własną jednostkę do tego typu działań.
I tego tutaj życzymy wspólnie Wojskom Specjalnym, bo jak widać ich rola wzrasta, ich rola jest wręcz kluczowa w kontekście przeobrażeń architektury bezpieczeństwa nie tylko w naszym regionie, ale w współczesnym świecie. Bardzo dziękuję panie pułkowniku za rozmowę w studiu skanera Defense 24. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę. Państwa i moim gościem był pan pułkownik Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej Groma, obecnie ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.